nie musicie regulować odbiorników. To jest wasz ulubiony program informacyjno-kulturalno-społeczno-rozrywkowy Terefere TV. Musiałam zastąpić dzisiaj młodych reporterów, ponieważ każdy z nich, tak samo jak pewnie większość z was, ma dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego. Tak, tak, moi drodzy. Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Spotykamy się w takich nietypowych okolicznościach, bo i dzisiejszy odcinek jest nietypowy. Zbliża się do nas jesień, ale my jeszcze dzisiaj pozostaniemy w letnich klimatach. Co porabialiście w wakacje? Jak spędziliście ostatnie 2 miesiące? Co wam się przydarzyło? Gdzie byliście? Co zobaczyliście? Dowiecie się za chwilę z filmików, które nadsyłaliście do nas przez ostatnie 2 miesiące. Że po prostu szliśmy nad rzekę, słyszeliśmy kota w połowie drogi, mówiliśmy kici kici, przyszedł do mnie od razu. Później powiedziałem: mamo, a gdy będzie ten kotek, gdy będziemy wracać, to go weźmiemy do weterynarza. I później wróciliśmy, okazało się, że jest. Mama się normalnie nie spodziewała. Później była mała kłótnia z psem i pobiegł na drzewo, a później powiedzieliśmy kici kici i znów do nas przyszła. Wzięliśmy ją, była z nami jakieś chyba 4 czy 3 dni. Nie spała w domu, bo niestety ma chorobę, ale za to mama przygotowała jej posłanie z miski ubrań naszych. I tak się zakończyła ta historia. I co teraz się z kotką stanie? A teraz ją weźmiemy do mojej cioci i będziemy ją odwiedzać. Jak nam mijają wakacje? To ja wam mogę odpowiedzieć. Ja często wyjeżdżam na rower. Do Teresina jeżdżę. Do dziadka sobie też często jeżdżę. I ostatnio dostałem drona i sobie nim latam po wsi i no, sobie latam nim. I tak mi mija czas w wakacje, jeszcze będę wyjeżdżał niedługo. Byłem też na wyjeździe w góry, widziałem rysy, gerlach. Pływałem nawet w potoku, co było takie niemiłe, bo ta woda była bardzo zimna.
I tak mi minął czas. Za niedługo już kończą się wakacje, więc... No. Cześć, opowiem Wam o moich wakacjach. Miałam w planach spędzić te wakacje w Bułgarii. Niestety z powodu epidemii COVID-19 wyjazd został odwołany. Za to wyjechałam nad Polskie Morze, na Kolonię do Łeb. Spędziłam tam aż 6 dni. Dalszą część wakacji spędziłam u babci oraz w domu. Spotykałam się ze znajomymi oraz byłam na wielu przyjęciach urodzinowych. 12 sierpnia były moje urodziny. To właśnie 12 sierpnia skończyłam 12 lat. Życzę każdemu miłych wakacji oraz miłego powrotu do szkoły. Jestem przy kolejnym eksponacie w muzeum i to jest samochód, który się nazywa Warszawa i może jeździć po torach. Jestem przy kolejkach kotorowych i właśnie przy jednej z nich stoję. Są bardzo stare, a zaraz będę razem z rodziną jechał jedną z tych kolejek. Teraz właśnie jestem na wagonie i zaraz wyjdę z rodziną na wycieczkę w podróż. Teraz jestem w Alei Ciuchci. Muzeum Przewodnictwa jest bardzo dużo starożytnych ciuchci. Jestem przy kolejnej ciuchci, która najbardziej, moim zdaniem, mi się podoba i jest największa z nich wszystkich, jaką dotąd widziałam. Hej, jestem właśnie w miejscowości Rom, nad naszym pięknym Morzem Bałtyckim. Właśnie tam na dachu słońca. Można robić różne gwiazdy, szparaty, można budować gwiazdy, oraz można nawet pływać. No to pa! Aż chce się planować i marzyć o kolejnych wakacjach, a te już za niecały rok. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku Tere Fere TV już na początku października. Katarzyna Rozpędowska, dziękuję za uwagę.